Padło Lachów oraz Żydów, nie 100 głów, nie 200, lecz tysiące, a Majdany we krwi wprostonęły, także karczmy z kościołami, jak świeczki płonęły. Wiele mówi się ostatnimi czasy o rzezi wołyńskiej. Temat jest mocno eksploatowany politycznie, choć w moim odczuciu bez zupełnego poszanowania dla pomordowanych tam osób. Prywatnie mnie, jako potomka ofiar na Wołyniu, takie działania napawają szczerym obrzydzeniem. Są na szczęście jednak grupy i stowarzyszenia, które dbają o pamięć ofiar tamtych wydarzeń. Dbają o groby tam pozostawione, starają się katalogować wszelkie ślady, dbają o przekazywanie świadectwa tamtych czasów. Dzisiaj jednak chcę się zająć czymś innym, co było zarówno pierwowzorem czystek dokonanych w 1943 roku, jak i czymś, co uznawane jest na Ukrainie za symbol początków ich poczucia jedności narodowej tuż obok powstania chmielnickiego. Koliszczyzna. Trudnością przy toczeniu tego tematu zdaje się już sama geneza tych wydarzeń. Historycy do dziś nie doszli do porozumienia, co było głównym powodem tego ludobójstwa. Mamy w zasadzie kilka wersji. Za najbardziej prawdopodobne przyczyny wydarzeń podaje się trzy czynniki. Pierwszym z nich jest wpływ Imperium Rosyjskiego. Z jednej strony ówcześni świadkowie wydarzeń mieli widzieć przebranych oficerów rosyjskich pośród hajdamaków. Motywacją Rosjan do zbrojnego rozprawienia się z Polakami oraz Żydami miała być chęć zysku. Wiadomo, w trakcie zamieszania wywołanego rebelią łatwo jest się tanim kosztem wzbogacić. Potwierdzeniem niejako tej tezy miało być również to, że mimo wydania władzom rosyjskim wielu uczestników rebelii, te niezbyt chętne były do karania ich. Wspomnijmy również w temacie rosyjskiej inspiracji Konfederacji Barskiej. W tej wersji caryca Katarzyna II miała szukać reakcji przeciwkatolickiej konfederacji w postaci prawosławnego chłopstwa ruskiego. Wykorzystując nastroje antypolskie i doprowadzając do chaosu, caryca miała zdusić antyrosyjskie zapędy Polaków i osłabić ich wolę walki. Na poparcie tej tezy natomiast ma służyć głównie wypowiedź, gdzie w 1763 roku imperatorowa rosyjska grozić miała ministrom Rzeczypospolitej hajdamackim buntem na Rusi. Tak więc, jeden potencjalny powód mamy, teraz przyszła pora na drugi, czyli cerkiew prawosławna. Na prawobrzeżnej Ukrainie cerkiew była nastawiona mocno antypolsko i antyżydowsko. Z jednej strony powodem tego była Unia Brzeska, która zrównywała w Rzeczypospolitej prawosławnych z katolikami, jednakże pod warunkiem, że ci pierwsi uznają zwierzchność papieża. Z drugiej strony była Konfederacja Barska, jako ruch stricte katolickiej szlachty, również w tym temacie dolewał oliwy do ognia. Przez prawosławny kler podnoszone były hasła ochrony prawosławia jako kontry do katolickich haseł konfederatów. Skrajnym przypadkiem w temacie był archimandryta, czyli odpowiednik katolickiego opata imieniem Melchizedek z prawobrzeżnej Ukrainy, który wręcz wzywał ruskich chłopów do zbrojnego oporu. W tym czasie sam utrzymywał ścisły kontakt z oddziałami kozackimi, jednakże według części historyków miała to być jego własna inicjatywa, bez udziału w tym temacie administracji rosyjskiej. Trzecim powodem przyszłych wydarzeń miał być ucisk, sytuacja ekonomiczna oraz społeczna chłopstwa. Te tereny nigdy bogate nie były, ze względu na często najazdy wszelkich ludów koczowniczych, czy to ze wschodu, czy z południa. Z tego też powodu w zasadzie obecna cała południowo-wschodnia Ukraina była też określana terminem dzikie pola. Który z tych czynników był decydujący? Ciężko powiedzieć. Do dzisiejszych czasów historycy nie doszli do konsensusu. Pewnym jest natomiast, że iskrą,
która spadła na beczkę prochu tej rebelii, był kozak zaporoski, Maksym Żeleźniak. Urodził się on w okolicach Czechrynia, koło roku 1740, a już w wieku 13 lat, po śmierci swojego ojca, zbiegł na Zaporoże. Przez kolejne lata utrzymywał się przy życiu tylko i wyłącznie dzięki pracy dorywczej i rybołówstwa. Rok przed wybuchem rebelii został zwyczajnym sługą przy klasztorze. W chwili opisywanych wydarzeń miał około 28 lat. W pewnym momencie, prawdopodobnie z powodu swoich antypolskich przekonań, rozpoczął on agitację, wzywając lud ruski do powstania. Powoływał się przy tym na sfingowany rozkaz carycy, którym to Katarzyna miała nawoływać chłopstwo do wypędzenia z ruskich ziem polskiej szlachty Żydów oraz Unitów. Jego wezwania padły niestety na podatny grunt. Jak w swym wierszu przytacza Taras Szewczenko, w jarze kiedyś hajdamacy swym taborem stali, szykowali samopały i drzewce strugali. W bardzo krótkim czasie, w chłodnym jarze, Żeleźniak sformował pierwszy oddział pod dowództwem wspomnianego wcześniej Melchizedeka. Wkrótce też pod jego dowództwo zaczęli spływać z siczy zaporowskiej kozacy oraz już po wyruszeniu z obozu liczne chłopstwo uzbrojone w to, co akurat znalazło się pod ręką. Tak oto rozpoczynał się odwetowy marsz, wyniki którego ukraińska ziemia miała spłynąć krwią polską i żydowską. Czy nie wiesz o tym, że na Ukrainie zaczęła się rzeź, szlachty wyrżnięcie? Pod święconymi nożami krew płynie. Pop otwiera pierś, a chłop daje cięcie, bijące serce. Cały naród ginie, jak w zapalonym przez Boga okręcie. Wszystko rozpoczęło się nabożeństwem, w trakcie którego kapłan, przewodzący uroczystości, poświęcił broń rebeliantów. Oddział później wyruszył w kierunku na Żabotyn. Siły buntowników po drodze były silnie wzmacniane przez chłopstwo zmienianych miejscowości. Pierwszy na krwawej ścieżce, Żabotyn, padł prawie niebroniony. Już tam powstańcy pokazali, jaki jest ich prawdziwy cel, mordując miejscowego gubernatora stępowskiego, rabina Abrama wraz z ciężarną żoną oraz kilkunastu innych Żydów i szlachciców. Uderzano przede wszystkim na miasteczka i dwory, które w dużej mierze zamieszkane były przez Żydów i Polaków. Prowincja, a więc wsie, były natomiast rusińskie, tak więc z tego względu je oszczędzano. Celem w końcu nie było ruskie chłopstwo. Tam, gdzie uderzyły oddziały hajdamaków czy kozaków, pojedyncze mordy już się zdarzały, jednakże na ten moment dopiero zwiastowały one krwawe apogeum. Dwory, na które napadali rebelianci, często okazywały się opuszczone, więc najczęściej atak taki kończył się jedynie grabieżą pozostawionego mienia. Powodem tego stanu rzeczy było to, że informacje o zbrodniach szybko rozniosły się po całym Naddnieprzu, powodując masową ucieczkę. Polska szlachta i Żydzi w panice zaczęli uciekać do większych miast, głównie do Humania i Białej Cerkwi. Często też podejmowali decyzję o całkowitym opuszczeniu prawobrzeżnej Ukrainy, by uciekać na tereny Rzeczypospolitej, przewidując, że nie jest to zwykła chłopska ruchawka. Unici natomiast, by uniknąć mordu, często w desperacji przechodzili ponownie na prawosławie, bądź też wstępowali do milicji magnackich, by stawić opór przeciwnikowi. Rebelia wciąż rosła w siłę, a kozacko-chłopski oddział, liczący już kilkaset osób, został podzielony na trzy części. Pierwszą, pod dowództwo, objął Maksym Żeleźniak i ruszył w kierunku Czerkasów. Dowódcą drugiego został Semen Nieżywyj, który skierował się na Korsuń. Trzecim zaś dowodził Mykyta Szpaczka, ruszając na Fastów. Na tym etapie prawdopodobnym celem powstańców było utworzenie czegoś na kształt hetmanatu, obejmującego prawobrzeżną Ukrainę, istniejącego pod auspicjami Imperium Rosyjskiego. Oddział Żeleźniaka szybko dotarł pod twierdzę czerkaską, która choć była dobrze ufortyfikowana, to z powodu braku żołnierzy została szybko zajęta, w zasadzie z marszu.
Miasto złupiono, a miejscowego gubernatora zamordowano. Kolejnym celem stał się Korsun i Bohusław, gdzie również zajęto miasta bez walki. Nadszedł więc moment, by zastanowić się, co robić dalej. Żeleźniak chciał docelowo ruszyć na Białą Cerkiew. Jednakże będąc realistą, zauważał, że im dalej znajdował się od granicy z Rzeczpospolitą, tym zaciąg dobrze wyszkolonego kozactwa dworskiego na jego oddziałów był coraz bardziej mizerny. Wiedział też, że siły chłopskie, choć masowo dołączające do oddziałów z obietnicy zwolnienia z pańszczyzny, to uzbrojone widły czy siekiery w starciu z artylerią, którą obsadzone były mury Białej Cerkwi, mają nikłe szanse na sukces. Ostatecznie więc zmieniono cel i postanowiono ruszyć na Łysiankę, rabując po drodze mijane posiadłości. Sama Łysianka była posiadłością należącą do Lubomirskich. Był tam również mały zamek obronny, dobrze obsadzony przez kozacką milicję. Do samego miasta zbiegło około kilkaset szlachciców oraz Żydów, szukających ochrony przed pogromem. Miasto oczywiście zostało zdobyte przez rebeliantów z marszu, jednakże zamek stanowił już większy orzech do zgryzienia. Został on jednak rozwiązany podstępem. Zaproponowano obrońcom poddanie się w zamian za oszczędzenie życia oraz majątku osobistego. Dowódca obrony zamku, Kuczewski, zaufał ruskiej delegacji i postanowił otworzyć bramy zamku. Wypadki, jak opisał w swojej książce Władysław Serczyk, potoczyły się następująco. Liczna, wielosetosobowa gromada wpadła do środka. Po raz pierwszy powstańcy zetknęli się w oko z tak wielką liczbą szlachty. Podsycana od wielu miesięcy nienawiść znalazła swoje straszne ujście. Rozpoczęła się rzeź. Na komisarza Kuczewskiego wsadzono siodło. Próbowano na nim jeździć, a wreszcie, wyczerpanego, zakłuto pikami. Przerażone zaciekłością napastników ofiary szukały schronienia na dachach, ale i tam nie było im dane znaleźć ocalenia. Wzdłuż murów ustawiono pionowo piki i na nie zrzucano ludzi. Rzeź odbywała się we wszystkich pomieszczeniach zamkowych. Tylko niewiele osób zdołało ujść z życiem. Łupem powstańców padła kasa właściciela dóbr i ruchomości znajdujące się na zamku. W znajdującym się w pobliżu drewnianym kościele ojców franciszkanów na jednej belce powieszono zakonnika, Żyda i psa, przytwierdzając napis Lach, Żyd i Sobaka, Wsewira Odnaka. Napisy te pojawiały się w ciągu całej Koliszczyzny, głównie na szubienicach przy gościńcach. Po opuszczeniu Łysianki zaczęto plądrowanie okolicy, zdobywając wiele miejscowości i mordując w nich bez litości. Gdy buntownicy nasycili swą żądzę mordu i napełnili wozy łupami, ruszyli w kierunku Humania. I karali strasznie, strasznie. Humań się zakrwawił. Ani zamek, ani kościół nikogo nie zbawił. Hajdamacy mury rozwalili, rozwalili o kamienie. Księży rozbijali, a uczniaczków żywcem studni wszystkich pochowali. Aż do samej nocy lachów mordowali. Za punkt kulminacyjny tej rzezi uznawane jest zdobycie Humania. Miasto to należało do Franciszka Salezego Potockiego, a chroniło się w nim tysiące osób uciekających przed pogromami. Dowódcą obrony został Rafał Mładanowicz, mając pod swoją komendą 2,5 tysiąca zbrojnych. Wśród nich był Iwan Gonta, dowódca milicji kozackiej, który został przez niego wysłany do rebeliantów celem mediacji. Gonta jednak zdradził Potockiego i przyłączył się do buntowników. Przy wsparciu miejscowej ludności ruskiej i powstańców dokonali gwałtownego szturmu i w ciągu kilkunastu godzin 20 czerwca zdobyli miasto. Tłumy powstańców darły się do środka miasta, w kościołach, synagodze i ratuszu,
skupiła się większość szlachty i Żydów. Księża katoliccy komunikowali i udzielali absolucji. Po tym sukcesie rebelianci postanowili go zwieńczyć w najokrutniejszy sposób, dopełniając dzieła. Rozpoczęła się rzeź, zainicjowana najprawdopodobniej przez żądnych zemsty chłopów. Według współczesnych świadectw w samej tylko synagodze poniosło śmierć około 3000 Żydów. Zabijano i męczono. Żydom obcinano ręce i uszy. Wyciągano ich poza tym z piwnic, domów, a nawet rowów, gdzie daremnie szukali schronienia. Kolejnymi ofiarami nienawiści powstańczego tłumu stali się księża katoliccy i unitcy. Inny opis podaje. Po wtargnięciu do miasta masy powstańców rozpoczęli mordowanie zgromadzonej tam ludności. W ruch poszły samopały, noże i spisy, a krew płynęła ulicami. Do najtragiczniejszych scen dochodziło w świątyniach, kościele, unickiej cerkwi i synagodze, gdzie obrońcy szukali schronienia. Hajdamacy podpalali je i siłą wyciągali stamtąd ludzi, zabijając na zewnątrz niemal wszystkich, bez względu na płeć i wiek. Po ustaniu mordów Iwan Gonta triumfalnie ogłosił się księciem humańskim, a Maksym Żeleźniak jako główny przywódca księciem smilskim oraz hetmanem kozackim. Ocenia się, że w wyniku rzezi liczba ofiar może dochodzić nawet do 20 tysięcy bestialsko pomordowanych Polaków i Żydów. Słownik geograficznego Królestwa Polskiego, wydany po 1880 roku, podaje, że liczba trupów z tymi, co z pobliskich miejsc kolije, czyli buntownicy, na stracenie przywiedli, do 15 tysięcy doszła. Wielu historyków jednak, głównie pochodzenia ukraińskiego, zaniża te liczby do kilku tysięcy. A w skrajnym przypadku, jak twierdzi Olka Kowałewska, liczba zabitych mogła sięgnąć maksymalnie 2,5, może 3 tysiące zabitych. Rzeź humańska jednak była ogromnym wstrząsem dla współczesnej opinii publicznej Rzeczypospolitej. Nie tyle ze względu na liczbę ofiar, bowiem częstym następstwem zdobywania miast były rzezie mieszkańców, lecz ze względu na okrucieństwo i zajadłość, z jakim była ta zbrodnia czyniona. W momencie największych zdobyczy rebelia kontrolowała sporą część ziemi kijowskiej i bracławskiej, od Czarnobyla do Bałty. Powiązane z buntem rozruchy odbyły się również na Wołyniu, Podolu, Polesiu i Litwie. Mało tego, hajdamacy z Ukrainy Lewobrzeżnej po ataku na miejscowość Palejowe Jezioro przy granicy z Turcją wkroczyli również na teren Wielkiej Porty, atakując wspomnianą Bałtę oraz Gołtę. Była to jedna z przyczyn wybuchu wojny rosyjsko-tureckiej z 1768 roku. Rosjanie, widząc, że rebelia jest poza jakąkolwiek kontrolą, postanowili działać. Przy współpracy z wojskami Rzeczypospolitej dokonały spóźnionej pacyfikacji powstania. Już początkiem lipca pojmano przywódców buntu. Iwan Gonta został przekazany siłą Franciszka Branickiego. Został on poddany torturom, a następnie stracony. Żeleźniak trafił pod rosyjski sąd, w wyniku którego został zesłany na Syberię. Sama pacyfikacja buntu trwała kilka kolejnych miesięcy. Brutalnością podczas walki z buntownikami zasłynął niejaki szlachcic Józef Stępkowski, który stracił kilka tysięcy uczestników koliszczyzny. Był tak skuteczny, że miejscowe ziemiaństwo pisało skargi do króla, prosząc o powściągliwość, gdyż w wyniku tak przeprowadzanej pacyfikacji finalnie braknie rąk do pracy. W wyniku działań Stępkowskiego wielu buntowników uciekło przez granicę do Rosji, ale skutkiem tak brutalnego podejścia było całkowite wygaśnięcie ruchu hajdamackiego, a sam Józef zyskał przydomek straszny. Finalnie, w wyniku tłumienia buntu, śmierć miało ponieść od 5 do 7 tysięcy ruskich chłopów. Pokłosiem powstania była również epidemia,
która przywleczona przez żołnierzy rosyjskich mogła uśmiercić nawet do około połowy mieszkańców terenu objętego buntem. Łącznie za liczbę ofiar koliszczyzny podaje się od 100 tysięcy do 200 tysięcy zamordowanych Polaków i Żydów. Samo hasło koliszczyzny w formie na jedną szubienicę, lacha i psa odżyło w latach 30. minionego wieku w jednej z piosenek organizacji ukraińskich nacjonalistów. W chwili ostatni z grobów powstaną, bez sądu będą wieszać katów. Każdego kata czeka ten sam los, na jedną szubienicę, lacha i psa. Mimo, że w Polsce temat koliszczyzny jest z grubsza zapomniany i przykryty tematem Wołynia, to na Ukrainie pamięć o buncie jest pielęgnowana. Pod koniec 2009 roku w ukraińskiej telewizji wyemitowano odcinek serialu popularno-naukowego Historia ziem ukraińskich, którego sponsorem był Browar Lwowski. W odcinku poświęconym koliszczyźnie podczas wieszania przez hajdamaków Polaków i Żydów obok nich pojawił się powieszony pies i tabliczka Lach, Żyd i Sobaka w Sewira Odnaka. Jako że serial odwoływał się do krzewienia w narodzie patriotyzmu, wywołało to skandal i reakcję polskich środowisk kresowych, a sam poseł PiS Stanisław Pięta nawoływał wówczas do bojkotu piw grupy Carlsberg, do której należy Browar Lwowski. We Lwowie obecnie istnieje ulica imienia Iwana Gonty, natomiast we Chrystynówce do dziś stoi jego pomnik, podczas odsłonięcia którego w 2009 roku brali udział członkowie miejscowych władz oraz biskupi ukraińskiego kościoła prawosławnego. Sam ówczesny mer Chrystynówki, Mykoła Nakonieczny, podczas uroczystości powiedział: pomnik Gonty będzie przypominał Ukraińcom, że powinni walczyć o ojczystą ziemię z jej czymieszcami. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, zapraszam do okazania tego pod filmem. Tymczasem do usłyszenia w, mam nadzieję, kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.